A gdyby tak pisać mądrze i pięknie wyłącznie wtedy, gdy palec Boży wskaże drogę myślom ulotnym, a słowa poparte głęboką wiedzą i przyprawione szczyptą emocji naprawdę dojrzeją do wyjścia na świat. Ileżby drzew nadal szumiało. Maria. No właśnie, dlatego ja bardzo rzadko wydaję swoje tomiki, raz na 7 lat. Bo jestem miłośniczką drzew też. Troszkę mi przygadała. Nie no, Artur właśnie wydał ostatnio 2 tomiki, które zredagowałam mu, ale one są, te wiersze były napisane, kiedy miał 17-18 lat. No ponad 40 więc, lat temu. Dobrze, no więc właśnie, więc temu, tak. To jest po prostu z całego życia dorobek. Ja przeczytam teraz wiersze z polsko-litewskiego tomiku Wolność chmur, debesu, lajswe. Tutaj jest pan Jan Stolarczyk i Zbyszek Jędrychowski, których poznałam właśnie w Wilnie na Maju nad Wilią. I efektem tego jest też ten tomik, bo poznałam tam Birutę Jążkajtę, która jest tłumaczką wierszy, pisarką też świetną. Zatrzymaj się, popatrz w okno. Tam prawie zawsze jest jakiś wiersz. Po 22 latach od początku naszej miłości rozmawiamy o mężczyznach, którzy prowadzą podwójne życie, mają żony i kochanki, bo ich na to stać. Pytam, czy chciałbyś tak żyć jak oni. Myślę, że chciałbym podwójną ciebie, odpowiadasz. Jesień tonie w deszczu i mgle, nie opuszczasz moich myśli. Łagodnie tonę w twoich oczach, w twoich dłoniach. Przytulić się do myśli o tobie i zasnąć. Czasem zazdroszczę psu, którego głaszczesz. Ktoś powiedział, że nie można być zrozpaczonym, kiedy się patrzy w niebo. Na twoim pogrzebie przez cały czas obserwowałam chmury. Nie należałam do tych kobiet, które miały prawo płakać. Za nami wieczność, przed nami wieczność. Jesteśmy tu tylko na chwilę, złapani w pułapkę życia. Ja przez 22 lata prowadziłam bibliotekę szpitalną i to znalazło też odzwierciedlenie w moich wierszach. Wychodzę ze szpitala, jedni z wyrokiem śmierci, inni z wyrokiem życia. Wiejski głupek siedzi przy grobie matki, obejmując rękami kolana i kołysząc się, powtarza: mama w ziemi, ziemia w mamie. Pamięci moich bliskich, a wydawało się, że zawsze będą trwać na tym rumiankowym podwórku, w tym ciepłym domu, w tym bezpiecznym łóżku. Po kolei zdmuchuje ich czas. Miłość od pierwszego wejrzenia. Rozmawialiśmy. O kilka kroków od nas zatrzymał się mały, może 4-letni chłopiec w żółto-granatowej kurtce. Powiedział, patrząc na ciebie, prawie 50-letniego mężczyznę: chodź tu. Nie przerwaliśmy rozmowy. Po chwili chłopiec stanowczo powtórzył: chodź tu. Dlaczego mam do ciebie iść? Spytałeś. Bo ja mam tylko mamę. Lubię wiedzieć, na czym stoję, nawet jeżeli to jest dno. Coraz rzadziej płaczę, coraz rzadziej się śmieję, kamienieję. Przepraszam. Zwykłe kobiety rodzą dzieci. Poetkom Bóg plącze życiorysy, aby rodziły wiersze. Nie ma już drzew wokół tego domu. Błądzą tu tylko ich niewinne, łagodne dusze.
Spojrzał w okno w bardzo mglisty poranek. O, nie ma świata. Też w obronie drzew. Drzewa to, co pozostało nam z raju. Jeszcze to dzisiaj Państwo raz usłyszeć. Galeria Świat. Płatki śniegu, liście drzew. Żaden się nie powtórzy. Bóg jest perfekcyjnym artystą. Dziękuję. Zauważam. Bardzo dziękujemy. Arturze, chciałem powiedzieć, że tam na zewnątrz są jakieś okrzyki.